Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 20, w wersetach od 27 do 40? Przyszli niektórzy z Sadyceuszy, którzy zaprzeczają zmartwychwstaniu. Pytali go: Nauczycielu, Mojżesz napisał do nas, że jeśli czyjś żonaty brat umrze bezdzietnie, to jego brat ma pojąć jego żonę i wzbudzić potomstwo swojemu bratu. Było zatem 7 braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. I drugi. Pojął ją trzeci, tak samo. I wszyscy, każdy z tych 7, nie pozostawiając dzieci, pomarli. Potem umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu, którego z nich będzie żoną, skoro 7 miało ją za żonę? Jezus odpowiedział im: Synowie tego wieku zawierają małżeństwa i są poślubiani. Osoby natomiast godne dostąpienia tego wieku i powstania spośród umarłych nie będą poślubiani ani nie będą zawierać małżeństw, bo też umrzeć już nie mogą, gdyż równi są aniołom, a są synami Bożymi, będąc synami zmartwychwstania. A że umarli powstaną, to także Mojżesz pokazał przy krzaku, gdy nazywa Pana Bogiem Abrahama i Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg więc nie jest Bogiem umarłych, ale żywych, bo dla Niego wszyscy żyją. Niektórzy ze skrybów odpowiedzieli: Nauczycielu, dobrze powiedziałeś. I nie śmieli go więcej o nic pytać. Kiedy najwyżsi kapłani i uczeni w piśmie odeszli od Pana bez słowa, pojawili się niewierzący sceptycy z innym pytaniem. Chcieli udowodnić, że nauka o zmartwychwstaniu jest głupstwem i niedorzecznością, a przez przywołane argumenty objawili jedynie swoją niewiedzę i niewiarę. Stanu, w którym znajduje się doczesne stworzenie, nie można w żadnym wypadku przenieść na nowe, duchowe, wieczne stworzenie. W tamtym świecie wszystko pozostanie w wiecznej czystości. Żadna generacja nie będzie musiała zastępować poprzedniej. I śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Czytamy w Księdze Objawienia, 21 rozdziale, 4 wersecie. Przez pisma, które były znane Sadyceuszom, Pan pokazał pytającym wieczną egzystencję wierzących. Później dodał: Dla Niego bowiem wszyscy żyją. Dotyczy to także tych, którzy umarli w niewierze. Duch zaś wróci do Boga. Czytamy w Księdze Kaznodziei Salomona, 12 rozdziale, 7 wersecie. Śmierć ma władzę tylko nad ciałem i tylko na pewien czas. Później następuje zmartwychwstanie. Do życia albo na sąd, zgodnie ze słowami Pana. Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego i wyjdą ci, którzy dobrze czynili, by powstać do życia, a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. Czytamy w Ewangelii według Jana, 5 rozdziale, 28 i 29 wersecie.